Film rozpoczyna się spojrzeniem na życie trzech różnych par małżeńskich. Pierwsza to Cosimo i Bianca, którzy wyglądają na zadowolonych ze swojego związku i są sobie bliscy. Dla kontrastu, Carlotta i Lejlej są drugą parą, która wydaje się doświadczać napięć w swoim związku. Widać, jak Lejlej wysyła komuś wiadomość, chowa się w łazience, podczas gdy Carlotta sama pije wino i zmienia bieliznę. I na koniec przedstawiamy parę terapeutów i chirurgów o imieniu Ewa i Rocco. Pomimo tego, że jest terapeutką, Ewa ma trudności z wychowywaniem swojej 17-letniej córki Sofii po tym, jak znalazła w jej torbie pakiet ochronny. Informuje Rocco o tym samym, ale wydają się mieć rozbieżne opinie na temat tego, jak opiekować się Sofią. Rocco chce, by ich córka sama odkrywała nowe rzeczy, ale Ewa uważa inaczej. W następnej scenie dowiadujemy się, że trzy pary mają się spotkać na kolacji. Organizatorami są Ewa i Rocco, którzy zabali o to, by przygotować wszystkie swoje ulubione potrawy. Po chwili przybywa szczęśliwa para, Carlotta i Lejlej, przynosząc domowy posiłek. Ewa i Rocco witają ich ciepło, a kiedy zaczynają rozmawiać o swoim życiu, pojawiają się tam również Cosimo i Bianca. Po zebraniu się wszystkich trzech par zaczynają rozmawiać o Pepi, siódmym kumplu, który jest rozwiedziony i jest obecnie ze swoją nową dziewczyną Lucilą. Wszyscy wydają się bardzo chętni na spotkanie z nią i oświadczają, że Pepi jest największym szczęściarzem. Przyjaciółki zaczynają przybierać wiek i wygląd Lucili, która wydaje się być tematem ich rozmowy. Wkrótce potem Pepi w końcu się pojawia, ale jest sam, bez swojej dziewczyny. Widząc to, jego przyjaciele są ogromnie rozczarowani. Pytają Pepi o nieobecność Lucili, a on odpowiada, że nie mogła być na przyjęciu z powodu choroby. Po krótkiej dyskusji na temat życia Pepi wszyscy siadają do kolacji. Rozmawiają na różne tematy, w tym o tym, jak czasami napotykają problemy ze zrozumieniem się nawzajem. W międzyczasie rozmawiają również o tym, jak życie jednej z ich znajomych zostało zniszczone przez wiadomość tekstową, która ujawniła, że jej małżonek ma romans. Ta dyskusja prowadzi do różnych perspektyw i punktów widzenia na temat tego, kto zawinił. Niektórzy uważają, że kobieta nie powinna była sprawdzać telefonu swojego mężczyzny, podczas gdy faceci uważają, że mężczyzna powinien być bardziej ostrożny i usunąć wiadomość. W związku z drobną debatą Ewa mówi, że telefony komórkowe to małe czarne skrzynki, które skrywają mroczne sekrety życia. Jest tak niebezpieczny, że może nawet rozbić małżeństwa. Carlotta zgadza się z Ewą, twierdząc, że Lejlej, jej mąż, nigdy nie pokazywał jej swojego telefonu, a nawet niósł go do łazienki. Słysząc to, Lejlej próbuje udowodnić, że nie ma nic do ukrycia przed żoną, więc kładzie telefon na stole. Pozostali też go wspierają i dodają, że są bliskimi przyjaciółmi, którzy nie mają między sobą tajemnic. Tymczasem Ewa, będąc terapeutką, postanawia uatrakcyjnić sytuację. Sugeruje zagranie w grę, w której wszyscy muszą położyć telefony na stole w jadalni, a jeśli podczas jedzenia otrzymają jakieś wiadomości lub telefony, powinni podzielić się nimi z grupą. Na początku większość z nich waha się, czy wziąć udział w zabawie, ale żeby pokazać, że nie mają przed nimi tajemnic, w końcu się zgadzają i kładą telefony komórkowe na stole. Gdy gra ma się rozpocząć, przychodzi córka Ewy i Rocco, Sofia, wita się ze wszystkimi i zabiera ojca na stronę. Następnie prosi Rocco o trochę pieniędzy i wyjeżdża do domu przyjaciółki na przyjęcie. Właśnie wtedy Cosimo otrzymuje zmysłową wiadomość tekstową od nieznanego numeru, co zaskakuje jego żonę, Biancę. Wszyscy inni zaczynają wypytywać go o nadawcę, ale wkrótce okazuje się, że wiadomość faktycznie pochodzi od Rocco, który próbował zrobić psikusa Cosimo. Po tym rozpoczyna się gra. Na początku wszyscy wydają się być w dobrych nastrojach i żartują sobie, dokuczają i kłócą się ze sobą. Cosimo nawet przywołuje incydenty z ich dorosłości i nabija się ze swoich przyjaciół. W międzyczasie Rocco i Lejlej idą do kuchni i omawiają przyszłą próbę związku Lejlej i Carlotty. Tutaj okazuje się, że Lejlej i Carlotta nie są w dobrych stosunkach i próbują się rozstać. W następnej scenie Ewa odbiera telefon od swojego ojca. Mówi mu, że jej przyjaciele są w pobliżu, ale mimo to starzec wyjawia, że Ewa ma mamoplastykę powiększającą, zabieg kosmetyczny na piersi. Gdy wszyscy patrzą na nią z niedowierzaniem, Ewa broni się, stwierdzając, że jest zadowolona ze swojego wyglądu poza biustem. Bianca twierdzi jednak, że sama będąc terapeutką, musi akceptować swoje ciało takim, jakie jest i powinna opowiadać się za tym samym dla innych. To sprawia, że sprawy wydają się nieco poważniejsze i ponownie otwiera nową rundę różnych punktów widzenia. Niektórzy krytykują ją za to, że nie poszła do własnego męża, Rocco, na zabieg. To wywołuje dyskusję między Ewą i Rocco, zmuszając ich do poruszenia problemów interpersonalnych przy stole. Później Pepi i Lejlej robią sobie krótką przerwę na papierosa na zewnątrz, obserwując zaćmienie księżyca. Tutaj Lejlej wyjawia, że jego przyjaciel co wieczór o 10:00 wysyła mu wyraźne zdjęcie. Ponieważ jeśli Carlotta się o tym dowie, zapanuje chaos, błaga Pepi o pomoc w wyjściu z sytuacji. Następnie Lejlej prosi go o tymczasową wymianę ich telefonów, ponieważ są tej samej marki.
Pepi początkowo sprzeciwia się temu pomysłowi, ale w końcu poddaje się emocjonalnemu przymusowi Lejlej i zgadza się pomóc. Tymczasem Ewa i Carlate są w kuchni, gdy ta ostatnia wyjawia, że mąż Ewi, Rocco, uczęszcza na terapię. Później wszyscy ponownie gromadzą się przy stole i przychodzi więcej SMS-ów, wiadomości i telefonów. Wszyscy bardzo lubią się z siebie wyśmiewać i żartować. Właśnie wtedy Rocco nieumyślnie wylewa na niego wino, a Ewa podąża za nim do drugiego pokoju, aby pomóc mu posprzątać bałagan. Korzystając z okazji, Ewa pyta go o terapię, jaką przechodzi. Rocco odpowiada, że jedzie od 6 miesięcy i chce zachować to w tajemnicy, dopóki tego nie ukończy. Ewa denerwuje się, gdy on przyznaje, że chce spróbować, zanim w ogóle spróbują się rozstać. Jakiś czas później Pepi otrzymuje zdjęcie od wyczekiwanego przyjaciela Lejlej na WhatsAppie i wszyscy zaczynają go krytykować, nie wiedząc, że to nie jest jego telefon. Z drugiej strony Lejlej otrzymuje również SMS-a od osoby o imieniu Lucio z pytaniem, jak się czuje. To budzi niepokój Pepa i zaczyna podkreślać, jak te telefony naruszają czyjąś prywatność i zakłócają życie. Wszyscy są zszokowani jego zaskakującym wybuchem, więc Lejlej postanawia nie odpowiadać na SMS-a Lucio. Później Carlate otrzymuje wiadomość oferującą różne usługi i zniżki w domu spokojnej starości. Lejlej jest tym naprawdę urażony, ponieważ jego stara matka również mieszka z nimi w rodzinie. Chociaż przyznaje, że czasami jego matka może być wyzwaniem, nie chce umieszczać jej w domu opieki dla osób starszych. W kolejnej scenie, gdy jest około 10:00, wszyscy postanawiają obejrzeć zaćmienie z balkonu, aby załagodzić sytuację. Po chwili obserwacji pięknej scenerii proponują zrobienie zdjęcia grupowego telefonem Bianki. Niestety, gdy mają zrobić zdjęcie grupowe, ona otrzymuje SMS Y od swojego byłego, które rozwścieczają Cosimo i wzbudzają w nim zazdrość. Jednak zanim zrobi się gorąco, Bianz udaje się go uspokoić przekonującym wyjaśnieniem. W końcu Lejlej sugeruje Bianz, by dała jej byłemu numer telefonu Ewi, wspominając, że zamiast byłej dziewczyny potrzebuje terapeuty. Następnie Sofia dzwoni do swojego taty, Rocco, i pyta go o zdanie na temat spania z jej chłopakiem. Zgodnie z oczekiwaniami udziela Sofii właściwych rad i zachęca ją do przyjęcia niezależności i dążenia do prawdziwego szczęścia. Tutaj ujawnia również, że jej tata jest tym, który wcześniej zapewnił jej ochronę. Po wysłuchaniu, jak Rocco poradził sobie z tą sytuacją, nawet Ewa ceni swojego męża i docenia jego rady. Następnie Lejlej otrzymuje kolejną wiadomość od Lucia i tym razem postanawia odpisać mu, informując go, że jest na przyjęciu z przyjaciółmi. Niestety, sprawy szybko wymykają się spod kontroli, gdy Lucio dzwoni i wrzeszczy na niego, przyznając, że są w związku. Wszyscy są zszokowani tą wiadomością i zaczynają myśleć, że Lejlej jest gejem, nie zdając sobie sprawy, że telefon faktycznie należy do Pepi. Lejlej próbuje to ukryć, ale sprawy komplikują się, gdy zarówno jego żona Carlate, jak i Cosimo stają się zdenerwowani i okazują mu brak szacunku. Chociaż Pepi próbuje wyjaśnić nieporozumienie, Lejlej zabrania mu, ponieważ ma dość ich postawy i upomina ich za ich ograniczone umysły. Kiedy sytuacja robi się napięta, Cosimo odbiera telefon od mężczyzny z pytaniem, czy jego dziewczynie podobają się kolczyki, które wysłał. Cosimo próbuje uniknąć rozmowy, ale wszyscy już ją słyszeli. Ponieważ Bianca nie nosi kolczyków i nie ma nawet przekłutych uszu, jest zaniepokojona. Kiedy obaj się kłócą, kontaktuje się z nim dyspozytor taksówek Cosimo. Bianca pospiesznie ją podnosi i dowiaduje się, że kobieta jest w ciąży i trzyma na rękach dziecko Cosimo. Słysząc to, Bianca całkowicie traci kontrolę, więc ona i Carlate zamykają się w łazience. W międzyczasie Ewa odciąga Cosimo na bok, zdejmuje kolczyki, oddaje mu je i pluje mu w twarz, nazywając go obrzydliwym. Kiedy Rocco widzi zdenerwowaną Ewę, próbuje ją pocieszyć, ale ona wciąż płacze, nie rozmawiając z nim. Z drugiej strony Lejlej podchodzi do łazienki i podaje Carlotcie telefon z bardzo prywatną wiadomością od znajomego z Facebooka. Carlate jest tym wzburzona i mówi mu, że jest tylko przypadkowym użytkownikiem Facebooka, którego nawet nie zna. Następnie sytuacja staje się jeszcze bardziej ponura, gdy Carlate szlocha, dyskutując, w jaki sposób była winna wypadku samochodowego, w związku z którym Lejlej toczy się obecnie postępowanie sądowe. Potem, gdy Carlate odchodzi, naśmiewa się z homoseksualizmu Lejlej. W tym momencie Pepi ostatecznie przyznaje, że to on jest homoseksualistą, a nie Lejlej. Kontynuuje, wyrażając swoje rozczarowanie wszystkimi za ich hipokryzję. Co więcej, ostrzega ich, że nigdy nie przedstawi swojej ukochanej, której nadał imię Lucio, w obawie, że ich dziwny wygląd i zachowanie może mu zaszkodzić. Później grupa zaczyna martwić się o Biance, która wciąż jest zamknięta w łazience. Kiedy ona nic nie reaguje, wyważają drzwi, żeby sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku. Co zaskakujące, Biankę spokojnie nakłada szminkę. Następnie kładzie obrączkę na stole, po czym szydzi ze wszystkich za ich hipokryzję i odchodzi. Co zaskakujące, w następnej scenie wszyscy wydają się opuszczać imprezę po dobrej zabawie. Śmieją się i obejmują, jakby wszystko było w porządku.
Później, gdy Ewa i Rocco idą do swojej sypialni po przyjęciu, okazuje się, że Rocco zabronił im grać w grę telefoniczną i ta chaotyczna sytuacja nigdy nie miała miejsca. Zatrzymał grę, mówiąc, że lepiej nie bawić się tymi telefonami, ponieważ zawierają one swoje najbardziej intymne sekrety. Ewa wyraża zaniepokojenie, że może mieć własne sekrety, ale śmieje się z tego i wręcza jej swój telefon. Twierdzi też, że nie ma nic do ukrycia, a potem odwraca się i wychodzi, chwaląc kolczyki Ewy. Następnie film kończy się, gdy wszyscy wspominają, że dobrze się bawili u Ewy i Rocco.